Cała historia zaczęła się, gdy znalazłem w pokoju mojego dziadka tajemniczy dziennik. Z twojego damskiego punktu widzenia, czy to będzie kulturalna, piękna gra? To ma być gra, która ma promować Wrocław jako europejską stolicę kultury, więc siłą rzeczy będzie kulturalna i będzie tą kulturę pokazywać i promować. Przy projekcie pracuje 18 osób. W tym pomieszczeniu widzimy głównie designerów. Designer to osoba, która opracowuje koncepcję gry i mechanizmy, które w niej się znajdą. Zajmuję się tym, aby programiści, graficy i designerzy wszyscy wymieniali między sobą informacje i właśnie sklei ten cały projekt w jedno. Ta gra ma się zachować tak, aby dać przyjemność ludziom w nią grających, tak? O to chodzi w grach. No ja zajmuję się dwiema misjami, Ostrów Tumski i Plac Solny. Tutaj na początku zapalamy wszystkie latarnie, potem musimy je jak najdłużej utrzymać, żeby się cały czas paliły. Moje misje to jest panorama i katedra. Panorama to są klasyczne puzzle, a katedra to gra oparta o Simon Says, czyli powtarzanie. Komputer najpierw nam pokaże pewną kombinację z dzwonów, a my musimy potem ją powtórzyć. O której chodzisz spać? Nie chodzę. Pracuję nad dwoma misjami, podobnie jak koledzy. To jest tak, Iglica i Stadion, Stadion Wrocławski. Stadion Wrocławski, prosta gra, strzelamy, bronimy karne. Obecnie teraz to jest włączona praca nad Iglicą. Biegamy, skaczemy po platformach, staramy się doskoczyć jak najwyżej. Kto na bramce? Gikiewicz z brodą? Tak. Kręcicie to? Jak najbardziej. Który wers twoim zdaniem jest najciekawszy? Mógłbym tutaj pokazać, ale nie wiem, czy kamera będzie mogła to uchwycić. To będzie gdzieś tutaj. Po prostu jeden z moich ulubionych fragmentów kodu, jaki napisano tutaj, po prostu to jest piękne. To jest rzeczywiście piękne. Popatrzmy na to jeszcze chwilę. Co to są bugi? Jakieś błędy, które wyskakują, na przykład znikające dziwnie rzeczy, albo nagle się pojawiające, które skądś się pojawiają. Na przykład nagle pojawiający się tramwaj na koło Ostrowa Tumskiego. Czy to jest? Nie ma takich bugów. Krasnal jest głównym elementem gry, ponieważ we Wrocławiu mamy już chyba ponad 350 tych krasnali. To jest się stał nasz miejski symbol. Chodzą słuchy i tutaj apeluję, żeby to się udało, poprzez mając tą możliwość wypowiedzenia się na ten temat, że ma powstać krasnal, który będzie promował tą grę. Także miejmy nadzieję, że to się stanie. Wypełniając misję, poznajemy miejsca i wydarzenia Wrocławia, które się tu odbywają. Także tak naprawdę, grając w grę, nabywamy wiedzę, którą byśmy musieli nabyć w inny sposób, trochę może mniej atrakcyjny, czytając lub słysząc gdzieś jakieś wiadomości. W ten sposób mamy zamiar zaszczepić taką ideę graczowi, aby przyjechał do Wrocławia i na własnej skórze przekonał się, jak te miejsca czy te wydarzenia wyglądają, jak to się po prostu w rzeczywistości odbywa. Finał gry jest huczny i zwala z nóg. Wolałbym tego teraz nie robić, bo byśmy stracili perspektywę. Tutaj kamerzysta by leżał na ziemi i po prostu nie dałoby się kręcić wywiadu.